Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Star Wars KOTOR. Tak, to jest drugi odcinek naszej serii z KOTORa i chciałbym was na wstępie trochę przeprosić, że nie dodałem jednak tych filmików do odcinka, ale po prostu mój program do konwertowania wywalał mi błąd za każdym razem, jak próbowałem skonwertować. Nie wiem dlaczego, jakiś tam błąd był w pliku. Nie umiał, bo to było w dwóch różnych formatach. Jakby nie umiał mi połączyć tych dwóch formatów, nie wiem czemu, muszę to pokombinować. I w każdym razie nagrałem wam osobno, macie osobny odcineczek z tymi kascynkami. Ale już mam nadzieję, już mi się w tym odcinku, bo następnym, jak już będzie potrzeba znowu wgrywania filmików, to mam nadzieję, że uda mi się to powygrać bez problemu. Więc ruszamy z tym odcinkiem i tym razem użyjemy warsztatu. Podczas gry możesz znaleźć broń i pancerze oznaczone jako modyfikowalne. I właśnie te przedmioty można ulepszać. I tutaj właśnie piszcie, może skorzystać z warsztatu, by stworzyć nową, potężniejszą wersję modyfikowalnej broni dystansowej, ręcznej, miecza świetlnego i pancerza. I chcemy skorzystać z warsztatu i tutaj widzicie miecz świetlny, dystansowa, ręczna i pancerz. Oczywiście zacznijmy od ręcznej, prototypowy gryostrze, to jest właśnie te, które myśmy znaleźli. I możemy tutaj do niego dołożyć baterię wibracyjną, którą znaleźliśmy przy tej Jedi, która poległa od wybuchu. I daje nam to plus 2 do obrażeń fizycznych. Więc składamy. I broń dystansowa, blaster karta, jest właśnie modyfikowalny, tylko na razie nic nieba nie mamy. Nie. Więc zamykamy. O, widzicie, kart pomału swoim pistoletem. Za każdym razem, jak zmodyfikujemy broń, to nasza broń właśnie, to właśnie nasza postać wykonuje ruch daną broń. No to co, pora opuścić kryjówkę i ruszyć na podbój planety Taris. Muszę też mieszkanie, muszę wybrać członków drużyny. No i zabieram sobą Kartha. Kart jest żołnierzem Republiki, właśnie po jasnej stronie mocy, w sensie jest dobry. I ma poziom 4 aktualnie. Więc ruszamy. Right, you alien scum. Everybody get up against the wall. This is a raid. Na boda mi mkis matona. Tuk min na nkong na murira rames. Wana kun bes. King ba murira. Tung king ba nkong nek. Za trzecim razem dopiero trafił, nie? Ale dobra. That's how we sift it with smart mouth aliens. Now the rest of you get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack! I oczywiście już na samym początku walka z robotami bitewnymi i żołnierzami Sithów. Oczywiście od razu kartu musi się sprawdzić w walce. A ten Duros tutaj wali z pięści. Ale poszło szybciutko. Właśnie kosmici mówią w innych językach, tylko niestety cały czas powtarzają chyba z 3 kwestie non-stop, więc to jest całe nudne. Dlatego ja czasem mogę trochę szybciej przewijać te kwestie, ale... Cieszę się, że mogłem pomóc. Jesteśmy po jasnej stronie mocy, tak właściwie stwierdziłem, bo nie było komentarzy na razie. Ale jakby co, to można to bardzo łatwo zmienić. Ciemna strona mocy też sprawia, że mamy trochę więcej kredytów, bo możemy wymuszać i tak dalej, ale nie ma co narzekać, jasna strona mocy też ma swoje plusy. W każdym razie jeszcze i tak możecie głosować pod tym odcinkiem albo pod poprzednim. Tak jak powiedziałem, to jest jeszcze rzecz, którą można zmienić. Czy coś tam mamy jeszcze? Chyba nie. Oczywiście kartem też możemy sterować. On ma tutaj blaster karta i pistolet blasterowy, no. Była też jonowy, ale jonowy jest na razie niezbyt przydatny. No to co? Ruszamy naszym Mitrandirem. O, i tutaj możemy używać zabezpieczeń. No problem. Got it. Garrett. Dia. Who are you? What are you doing in here? You can't just come barging into someone's home. Wybacz. That's no excuse. You can't just go around barging into people's apartments because you're curious. But at least you're more polite than that pig. Holdan, kto to taki? Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. But all he got for his trouble was a nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. To znaczy?
I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. Możesz, użyjemy persuazji. Możesz mi zaufać. Może będę mógł ci pomóc. Well, I suppose you seem like an all right sort. When I cut Holden, it made him back off, but it also embarrassed him in front of his friends. Holden's a spiteful little hut slug. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? I doubt it. Holden is one of Darvik's men. When you work for the local crime lord, the authorities tend to turn a blind eye. I'm afraid this is between me and Holden now. Może mógłbym się stawić za sobą Holdena? Could try, I guess. He usually hangs out at the cantina in the lower city. It probably won't do any good. That's one of the fringe benefits of being a goon for Darvik. Working for the local crime lord lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Ruszam dalej. Goodbye and good luck. I hope you can talk some sense. Mamy nowe zadanie. Nagroda za głowę D. D chyba to się czyta. Tu ma też właśnie torbę. Możemy obrabować, co tam. Na początku przydadzą nam się wszystkie rzeczy. On chce nam wcisnąć takie tarcze energetyczne, ale od niego nie kupujcie, bo to się nie opłaca, potem tyle znajdziecie. I on to powtarzają te teksty cały czas. Wiem już wszystko o tarczach. Ruszam dalej, nie będziemy nic do niego kupować. A i taka ciekawostka, na razie na Taris nic nie sprzedawajcie, bo to się na razie nie opłaca, ja wam później to wszystko wyjaśnię. Jakbyście tak kiedyś grali, to nigdy nic nie sprzedawajcie. Ja zresztą tutaj nigdy nic nie kupuję, tylko taką jedną rzecz, ale to dopiero pod koniec. Ruszamy dalej. I to Rianin, widzicie. A do górnego miasta, ale to pójdziemy za chwilę. Bo najpierw sobie zobaczymy te wszystkie mieszkania tu. No problem. Got it. Torba. Gdzie w każdym mieszkaniu coś jest. Też jak tutaj zagadamy do mieszkańców, to... Dobra. Taki ma głos, taki przestraszony. Ale my mu tam nic nie zrobimy, tylko go okradniemy najwyżej. No, tutaj narzekają trochę na obecność sitów, ale tu jest skrzynia. Odnosimy. Ruszamy dalej. Dozorca. Czy dozorca nam coś powie? Well, all right then, no hard. My name's Kadir. I'm the janitor for this building. You must be the new tenant here, right? You look like an off-worlder. What happened? You get stuck here? Możemy zadać kilka pytań? Możemy sobie zapytać. Well, the best place to go is probably Kebli Yurt's store. She's right across from the cantina, so you can stop in. Just keep following the apartment complex ring until you come to the elevator. Dobra, już nic nie chcemy, bo mnie to jest trochę nudne. No, drzwi do mieszkania, czyli wszystko. A i taka ciekawostka, widzicie, nie mamy pełnego życia. To robimy coś, klikamy na mapę. Aha, właśnie, chwilę. Zaraz wam pokażę taką fajny myk, tylko musimy się wyjść z tego pomieszczenia tutaj. To odkryłem właśnie z kolegą, bardzo fajna, przydatna rzecz. Jak oszczędzać med pakiety. Nie tu. Tutaj. Południowe górne miasto. O, dostaliśmy wpis do dziennika. System szybkiego podróżowania, właśnie o to chodzi. Wróć do kryjówki. I właśnie to tutaj wykorzystamy. Jak naciskamy wróć do kryjówki, będzie automatycznie odtransportowany do swojej bazy, a cała drużyna zostanie wyleczona. Tak, faktycznie jestem może niedostępna w niektórych niebezpiecznych, ale to się bardzo opłaca, bo teraz robimy przenieść z powrotem i jesteśmy wyleczeni.
I tak właśnie możemy w łatwy sposób oszczędzać med pakiety. Oczywiście nie zawsze, bo tak jak właśnie pisało, nie we wszystkich miejscach jest to dostępne. Zapisujemy grę. Niestety zapomniałem sobie zrobić zapisu. No ale dobra, zrobimy potem. Tutaj widzicie, jest jedna z rozbitych naszych kapsuł Republiki. Może nawet nasza, nie wiem, nawet nie, chyba nie wiemy, która jest nasza. Ale możliwe, że jest nasza, bo w sumie... O, wygląda to, że coś gryzie karta. Chyba powinieneś z nim porozmawiać. Może się trochę przed tobą otworzy. Kart jest trochę tajemniczym człowiekiem, zresztą zaraz to zobaczysz i nie będzie nam do końca ufał. Ale możemy z nim porozmawiać. Opowiedz mi o sobie, Kart. Me? Well, I've been a star pilot for the Republic for years. Seen one mission, of course. I fought in the Mandalorian Wars before all this started. But with all that, I've never experienced anything like the slaughter these Sith animals can unleash. Not even the Mandalorians were that senseless. My home world was one of the first planets to fall to Malak's fleet. The Sith bombed it into submission, and there wasn't a damn thing our Republic forces could do to stop them. Wybacz, Kart, to musi być dla ciebie bardzo bolesne. I'm just a soldier. I go where the fleet admirals tell me to. I follow my orders and I do my duty. It's just... Doesn't seem right that doing that means I failed them. I didn't. Wybacz, Kat, nie chciałem cię zdenerwować. No, I know. Don't worry about it. I must not be making much sense. You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much. At all, actually. I'm more used to taking action. Keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. No właśnie, i tyle możemy tutaj jest też. Mam myślę, że Kart właśnie, choć opornie mu to szło. Kart wyznał, że jego ojczysta planeta została zaatakowana przez hitów. Może powie ci więcej później. I powiem wam, że z każdym członkiem drużyny właśnie będziemy, prawie z każdym będziemy właśnie mogli takie rozmowy odbywać i dowiadywać się coraz więcej osób na ich temat. Coraz więcej wiadomości na ich temat. Tutaj jest Kebla właśnie. Hello there. I haven't seen you in prowadzi sklep. Allow me to introduce myself. My name is Kebla Yurt. Welcome to the Equipment Emporium. You looking to buy some supplies? My shop's the largest one in all of Upper Terrace. Best selection on the... Mostly? What do you mean by that? The Sith confiscated all my heavy weapons and they impounded all my ships and swoop bikes. But I've still got a real nice selection. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Just so you know, the prices on the items are final. No bargain. I tutaj na razie będziemy nic kupować, ale później na koniec kupimy sobie ciężki pancerz Bonadanowy. Dobrze czytam, Bonadanowy, tak. Bo on jest tutaj jednym z lepszych pancerzy, bo daje nam przy do zręczności. Ewentualnie pancerz wojskowy, ale go prawdopodobnie, o ile się nie mylę, chyba gdzieś znajdziemy. I głównie chodzi o to, że pancerz wojskowy ma biegłość w średnich pancerzach. A ten pancerz ma biegłość w lekkich i będziemy go mogli później dać jednemu członkowi naszej drużyny. Ja też czasem kupuję to, rytualną żagiew Echanich. Ale zobaczymy, jak będziemy stać z kasą pod koniec tutaj. Detonator. No właśnie, tutaj jest też skomplikowany detonator, ale nie pamiętam, czy on jest do czegoś bardzo potrzebny. Co tam jest? Żołnierz Sithów. O, wejść do kantyny. Możemy sobie iść do kantyny. Nie wiem, po co jest zabezpieczenie, jak one są otwarte, nie? Ale kantyna górnomiejska. Zobaczymy, co tu mają. Może jakieś dobre piwo. To jest taka fajna muzyczka w tej kantynie. Don't you just love watching the Pazok players? All that strategy, all those credits. That's enough to make a girl... No, ciekawe podejście, powiem. On chyba gra w Pazaka. Have you come here just to bother me, or do you wish to test yourself against the best Pazak player on Taris? Kim jesteś? My name is Niklos. I'm the unofficial champion of the Pazak circuit here on Taris. If you don't mind losing your wager. Niestety nie mamy. Ever wish to test yourself against the best Pazak? Nie mam na razie talii do Pazaka, ale możemy je sobie kupić tutaj chyba tego gościa. Hello there, youngster. You interested in buying the Pazak deck of an old man looking to get out of just 50 credits and I'll sell you all my cards. I'll even throw in a... Tak, kupimy sobie twoją talię. Glad to see you're interested in the grand old game. Good luck. I hope the game's as good to you. Pazak w sumie? No chyba pokazał, na czym polega gra w Pazaka.
Przed każdą partią Pazaka musisz wybrać 10 kart, i złożysz swoją talię podręczną. Tak, zawiera dwa zestawy kart, które mają plus 1 do plus 5, jak tutaj widzicie. Podczas gry możemy znaleźć karty również, które dodają lub odejmują. Teraz wybierzcie oczywiście chyba wszystkie, bo mamy podstawową talię. I teraz tak, celem jest zebranie na odkrytych kartach sumy większej niż na kartach przeciwnika bez przekroczenia 20 punktów. Oczywiście losuje nam. Pierwsze karcie nie karta i właśnie gdzieś wylosowało nam 9. Nie będę tego czytał. Jak chcecie, możecie zatrzymać i to czytać, ale ja już więcej wiem. Rzadkie karty, tak. No, możemy rozpoczynać grę. Na razie damy dalej. O, 18 mamy. To niedobrze. No dobra. Wiem, że wygra to rozdanie, ale... Albo dobra, w sumie możemy zrobić tak. Jak tu się to... Dodamy i damy dość. Jeśli on przekroczy... No, wygraliśmy. A, remisem, bo miał karty minusowe. Niestety on tak trochę cheatuje. Tutaj widzicie, to są 3 rundy. To nie jest zbyt emocjonująca gra, ale... Można zarobić kredyty, jak się ma trochę szczęście i się często wczytuje grę. Oj, dość. Niestety przegrywamy rozdanie, no. To jest ćwiczebna, więc tutaj nie stracimy pieniędzy. Tylko po prostu, to ja tu gram tylko, żeby wam pokazać. Ja nigdy mistrzem w tą grę nie byłem. Widzicie, teraz nie mogę nic zrobić, bo jak dam, to będę miał za dużo, no. Mogę dać dość. Znowu wygrał. Widzicie, to jest kwestia szczęścia. Ja nie mam za dużego wpływu na tę grę. No i znowu mam za dużo, no. Partia skończona, widzicie? No niestety. Na to na kredyty, bo kupiliśmy właśnie tę talię do pasaka. Możemy tu... O, to jest śmieszny trochę jest. Of course, they don't give us Sith officers from the military base much time off. I'm off duty right now, so I'm not in uniform. My name is Sana, junior officer, first class with the Sith occupation force. Miło cię poznać, Sarna. Nazywam się Mitali. I'm actually a little surprised you're talking to me at all. Most of the people here on Taris can't stand us Sith. We can make this job pretty lonely. Przecież wykonujesz tylko swoją pracę, nie winię cię za to. Save the sympathetic best friend act. I'm not bu- But I don't want to. No, nie udało się. Paperwork on my day off, so let's just pretend this conversation never happened. Back again? Didn't I make myself clear enough? The senior Sith officers don't like us fraternized. Przepraszam, nie zamierzałem cię osądzić. It's okay. I might have overreacted a bit. But can you blame me? Nie pochodzę z Taris, nie mogę opuścić tej planety z powodu kwarantanny. Pobyt na Taris nie jest taki zły, ale miejscowi nie są zbyt interesujący. No, it's like everyone on this backwater planet is in a permanent bad mood. Don't they know we have... Masz bardzo pozytywne nastawienie. Exactly, it's all about attitude. I didn't ask to be assigned to this backwater planet, but I try to make the best of it. It's pretty easy to get depressed on an assignment like this, but we do what we can to keep our spirits up. Czasami trzeba się tutaj wyluzować. That's true. It's nice to meet someone who understands what I'm going through. It's good to talk about this stuff. It gets pretty lonely at the military base. I have to get going soon. I've got a ship to the military base, but some of us junior Sith officers are having a party tonight to blow off some steam. I'd really like to see you again. Why don't you drop by the party? I'll show you where it is. Brzmi nieźle, na pewno przyjdę.
Don't be late. We're starting right after our shift's end. Most of us won't even be going back to the base till... Wow, powiem wam szczerze, chyba nigdy nie zdobyłem tej misji. Tak się teraz zacząłem zastanawiać. Czy to zaprosiliście na imprezę, ale skoro jest coś w bloku mieszkalnym, sobie część pozostałe. Aha! No ciekawe, ciekawe. Aż zapiszę, powiem wam, bo zaciekawiło mnie to, zrobimy dwójeczkę. O, idziemy dalej. Tarnesyjski szlachcic. Mieszkanie Staris, co tutaj? Tutaj tancerki. No hard feelings, my good man, but I can't really talk with you right now. It's difficult enough to draw the interest of... Surely you understand what I'm talking about. I guess you've experienced many lonely evenings. Something I'm hoping to... Aha, no to z nim nie ma nic ciekawego. Z kim tu jeszcze można porozmawiać? Na razie tutaj nie ma za dużo rzeczy do zrobienia. Później będziemy chcieli tak tutaj przyjść, ale w sumie... Sit client, widzicie? Let me enjoy my drink in peace. To nie każe ci zabrać na przesłanie, no właśnie. Niektórzy są wredni, no cóż poradzić. Tutaj są, o, zobaczycie zresztą co. I can't believe we couldn't get arena tickets for this match. Now we'll have to watch the duel on the view screen. Who cares? It's Duncan and Gurlon fighting. It's not like we're gonna miss anything good. Shh, they're about to start. So quit complaining and just watch the view screen. Ladies and gentlemen, I draw your attention to the dueling ring. Here, two combatants will battle for your viewing and gambling enjoyment. Now, I hope all your bets are down because we're ready to roll. In this corner, I give you Gurlon Two-Finger. And over here, looking to climb the ranks yet again, is the ever-persistent Deadeye Duncan. Nobody's great surprise, Deadeye is down again. Don't worry, folks, he's just unconscious. As usual, our medics will have him up and up. Well, that was quick, wasn't it? So I give you the winner, Gurlon Two-Finger. No właśnie gdzieś tutaj jest arena i można toczyć pojedynki. My też możemy walczyć w tych pojedynkach. Ale to będziemy robić później, jak już będziemy trochę silniejsi. Więc na razie nie ma co, tylko chciałem wam pokazać właśnie. To chyba byłoby w sumie na tyle teraz. Tak mi się wydaje. Chyba nikogo nie ominąłem. No na kogoś ominąłem, to trudno. O! Tu jest też taki nasz kolega, Bendak Starkiller. Auto, auto odcisk. What? You don't recognize me? I'm Bendak Starkiller, the most famous blaster slinger on Taurus. Over 100 duels without a loss. Every one of them a death match. No, to później z nim porozmawiamy, bo on też będzie mógł z nami walczyć. Bo to jest, on jest Mandalorianinem. Właśnie Mandalorianie to bardzo potężni wojownicy. On jest tutaj jakby takim mistrzem tej areny. Ja sobie tutaj zapiszę. Znowu. Ja są jakiej kolejności się układają te zapisy, ale dobra. Teraz jedynka, bo wtedy zrobiłem dwójkę. W sumie mamy już chyba 24 minuty nagrania. Ale może, jestem ciekaw, gdzie my mamy zaznaczoną tą imprezę. Jeszcze raz. Na imprezę wskazówek w bloku mieszkalnym we wschodniej części północnego górnego miasta. To jest południowe górne miasto. Aha, dobra. To wiele wyjaśnia. A, ze sklepu bym poszedł. A to chyba już na tą imprezę się nie udamy w tym odcinku. Widzicie, ja już gram trzeci raz chyba w tą grę i tyle rzeczy można znowu odkryć. Co mnie ze Sithów. O, tam jeszcze zrobimy jedną taką rzecz, która nam da taką... no, zobaczycie coś. No, dojdzie. Davik says you missed your last payment. Here, I've got 50 credits, a down payment. That should buy me some time, right? Sorry, you're out of time. Now it's all or nothing.
Davik can't have people not paying his debts. But I don't have that much. How can I give you credits I don't have? No, help! Somebody help! They're going to kill me! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves, but are we gonna just let them drag this guy off? Hold on a second. Looks like we got ourselves a witness here. Zostawcie tego człowieka. I łowca nagród. Tutaj ludzie Davika. Davik jest szefem kantoru właśnie, który wynajmuje łowców nagród. Oj, właśnie otrzymano punkty jasnej strony chyba pierwszy raz. A my sobie z nimi radę bez problemu. Oj, znowu mamy poziom. Bardzo fajnie. I owe you my life. Those bounty hunters are going to take me away and kill me. My wife warned me not to take a loan from Davik. Now I can't pay him back. It's not good to owe a crime lord money. He'll just keep sending more bounty hunters after me till I'm dead. Może mógłbym ci pomóc. You already helped me by saving me from those bounty hunters, so unless you have a spare 100 credits to give me so I can pay off. Kurde, trochę mi szkoda tych kredytów, nie? Nie, dobra, kredytów mu nie damy, bo nam się przydadzą niestety, ale cieszę się, że mogłem pomóc. Zajdźmy do siebie. Tak to byśmy dostali jeszcze raz punkty do jasnej strony, ale spokojnie, jeszcze będzie dużo okazji. Już nawet ciutka jest wyżej, widzicie. Zwiększymy sobie level umiejętności. Mamy niestety tylko jeden punkt. Perswazja by nam się już przydała. Więc dobra, zostawimy sobie ten punkt. I atuty. Jakie możemy sobie kupić atut? Znaczy wybrać, nie wiem, wybrać atut. Walka jednoręczna chyba damy. Albo skupienie na broni. Nie, walka jednoręczna najpierw. Okej, akceptuj. Wiecie co? To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc żegnam was, Mithrandir. May the Force be with you.